Informatyk zorientował się, że nie ma koperty z pieniędzmi na warsztaty komputerowe. Jest zdenerwowany. Nie wie, kto mógł go okraść. Hej. Hej. Cześć. Co się stało? Zebrałem od uczniów pieniądze na warsztaty i zniknęły. Zgubiłeś? Nie wiem. Miałem w kieszeni marynarki. Nie za dobre miejsce najwyraźniej. A ile miałeś? 1000 złotych. Słuchaj, twoja marynarka wisiała na krześle, prawda? No. Tomek szczygieł jakoś koło niej, dziwnie się kręcił. Widziałaś, jak weszłaś? No tak, miał dziwną minę. Wtedy nie wiedziałam, o co chodzi, no ale teraz wszystko to się zaczyna składać. Myślisz, że on mógł coś ukraść? Zawsze, wiesz, uczciwy chłopak, chociaż ostatnio takie rzeczy wyprawia. Czekaj, pójdziesz ze mną do niego? Co? Oczywiście. Dobra, fajnie. Powodzenia. No. Piotr Gądek musi natychmiast porozmawiać z Tomkiem i ustalić, czy chłopak ma coś wspólnego ze zniknięciem klasowych pieniędzy. No więc? Tomek, Tomku, możemy cię prosić na chwilę? W kieszeni mojej marynarki były pieniądze i zniknęły. Wiesz coś o tym? Nie. Kiedy weszłam do waszej klasy, widziałam cię przy tej marynarce. Ale ja ich nie widziałam. Na pewno? No, na pewno. Tomek, czy ty ukradłeś te pieniądze? Na pewno? No, na pewno. Moim zdaniem zachowywałeś się podejrzanie, kiedy mnie zobaczyłeś. Ale ja ich nie ukradłem. Naprawdę. Jak będziesz chciał porozmawiać, będę w pokoju nauczycielskim, dobra? Dobra. Ciekawe, co oni go chcieli. Nie mam kasy. Ej, ej, co to znaczy, że nie masz kasy? Przecież widziałyśmy, że masz. To nie moja kasa. Nie będę dla was kradł. Cała Buda zobaczy twoje zdjęcia. Będziecie strasznymi świniami. No będziemy i co z tego? I to z tego. Nie będę złodziejem. Do widzenia. Co on znowu wymyślił? Wstawiamy te jego pieprzone foty do gazetki. Nie będzie sobie gówniarz z nami igrał. Nie no, może trochę byśmy mu odpuściły. Zwariowałaś? Jakbyśmy teraz wyglądały? Poza tym wkurzył mnie koleś i nie mam zamiaru mu odpuszczać. Tyle się przy nim narobiłyśmy, że nie ma szans, żebyśmy odpuściły. Pożałuję, że się nam postawił. Nie no, dobra, dobra. Chciałem wziąć tylko 100, a resztę oddać. Ale to i tak jest kradzież, a ja nie jestem złodziejem, więc muszę oddać całą forsę Gądkowi i po prostu przeproszę go. W sumie to myślałam, żeby mu odpuścić, ale przecież nie będę się z Mileną kłóciła jakiegoś frajera. Uparła się, to okej, wklejmy te zdjęcia i będzie miał za swoje. Szantażowany Tomek Szczygieł czuje się źle po tym, jak okradł nauczyciela. Chociaż bardzo się boi, postanawia zwrócić pieniądze i przeprosić informatyka. Wie, że starsze dziewczyny spełnią swoją groźbę i ośmieszą go przed całą szkołą. Kwota się zgadza. Czemu to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wierzę. Ale naprawdę nie wiem. Co się z tobą dzieje? Wczoraj piłeś, dzisiaj kradniesz. O co chodzi? Ja się poprawię, obiecuję. Tomek, ukradłeś mi pieniądze. Ja nie mogę tego puścić płazem. Ale co mam jeszcze zrobić? Przepraszam! Chcę wiedzieć, co się dzieje. Nic, naprawdę nic. Nie powinienem kraść, choćby te dziewczyny nie wiadomo, czym by mi groziły. Pewnie pokażą te zdjęcia całej szkole. No i trudno, ale ja będę uczciwy. Następnego dnia uczniowie gimnazjalnej klasy pierwszej C wyjeżdżają na wyczekiwaną 3-dniową wycieczkę do Zawoi. Dziewczyna podrapana przez kota bardzo źle się czuje. Powiedziałbym, że nawet zielona. To z radości, że jedziemy. Naprawdę wszystko jest w porządku. Cześć. Cześć. Weź rękę. Zawołasz Wojtka, musimy pogadać. Przecież ja tu jestem. Zawołaj go, nie gnie tu samochód. Jezu, dobrze, już, wezmę go. No wie pani, podłączamy do Syrka i gramy. Już, proszę, przywiozłem. Cześć. Ja się źle czuję. Będę wymiotować, chyba się zaraziłam. Niemożliwe, nie tak szybko.
ale ja naprawdę bardzo źle się czuję. Ale to za szybko, masz coś innego. O czym wy mówicie? Dobra, powiedzmy już wszystko. Ale przecież nic się nie zdarzyło. Ale czy słyszycie, co do was mówię? O czym wy mówicie? No, my widzieliśmy tego kota przedwczoraj, tego, o którym mówił dyrektor. A co, dotykaliście go? No, ale nic się nie stało takiego. Sewek, pokaż. Ale nic się nie stało. No, pokaż. To pięknie. Jedziemy do szpitala. Nie ma wycieczka. Nie ma wycieczki. Rozumiesz? Jedziemy do szpitala. Czemu od razu nam nie powiedzieliście? Wojtek chciał wszystko powiedzieć. Ja mu zabroniłam. Dobra, dosyć gadania, nie ma czasu. Jedziemy do mnie do samochodu, jedziemy do szpitala. Super, teraz będziesz z Wojtusiem, tak? Przestań, źle się czuję. No super, teraz będzie genialnie, to rozegraliście. Będziemy siedzieć w szpitalu, zamiast pojechać sobie do zawoi. Zamknij brawo, się. Gratuluję wam. Zamknij się. Genialnie to rozegraliście. Cicho sieć. Poziom intelektu, że ho-ho. Zanim jeszcze tam pójdziemy, sprawdźmy, czy nikogo nie ma w środku. Licealistki Milena i Urszula wiedzą, że szantażowany uczeń nie zapłaci im żadnych pieniędzy. Postanawiają się zemścić. Zakradają się do szkolnego radiowęzła, żeby opublikować kompromitujące zdjęcie nastolatka w szkolnej gazetce. Nie, zamknij drzwi, bo jak nam ktoś wejdzie, to będzie problem. Podmieniamy jakąś konkretną stronę? No, wymieńmy ze zdjęciami na drugiej stronie. Pokaż, co tam jest. Mamy takie dwa. Do zmienienia mogą być? No, rewelka, podmiejmy te dwa zdjęcia i od razu wydrukujemy całość. Rozłożymy po całej szkole i wszyscy zobaczą nagiego Tomusia. To będzie hit. Ale wydrukujmy nawet więcej niż zwykle. Jak się profesorki zorientują, to i tak nie wzbierają tego po całej szkole. O Boże, ej, to jest szkole. Świetne. Słuchaj, w kolorze dajemy, nie? No pewnie. Dobra. I drukuj jedną na próbę. Dobra, ej, no, słuchaj, ej, on nas popamięta do końca życia, zobaczysz. No taką mam nadzieję. Patrz, takie? Idealne. Takie, dobra, dobra, daję, drukuj. Będzie miał za swoje, debil, popamięta nas już na zawsze. Tomuś Szczygieł. Szkoda, że nie wiesz już Szczygieł. O, to by było dobre. Może go tak podpiszemy? O, już poszło do drukuj. Co robicie, dziewczyny? Nic, panie profesorze. O, odrabiacie... Tak, praca. Zostaw. Ale to jest moja praca domowa. O. Ciekawe rzeczy masz w domu. No, takie jak pan zadał. Kto robi to zdjęcie, wy? Nie, my je tylko tutaj znalazłyśmy i chciałyśmy usunąć. Mhm. Nie okłamuj mnie. Pytam się, kto robi te zdjęcia. Szantażowałyście go nimi, tak? Nie wiem, o czym pan mówi. Naprawdę? Tak, naprawdę. Chciałyśmy je tylko usunąć i mu pomóc. Czekajcie na mnie pod gabinetem dyrektora. Zostaw to. Nie mogę swojego pendrive'a zabrać? Wyjdź stąd. Boże, znalazł się. Ale się dałyśmy złapać. Jesteśmy ugotowane. Oni już tak parę razy się nas czaili, ale teraz nie wiem, jak dam radę się z tego wybronić. Chyba, że dalej pójdziemy w zaparte, że ktoś faktycznie inny wrzucił te foty, a my je tylko zobaczyłyśmy. Nie wiem, boję się, bo to może być masakra. Piotr Gądek chce natychmiast porozmawiać ze swoim uczniem. Domyśla się, że to licealistki zmusiły go do picia piwa w szkole i do kradzieży. Dobra. Czas na szczerą rozmowę. Dwa dni temu w szkole. Sam się upiłeś, czy ktoś cię namawiał do alkoholu? To znaczy sam, tak sam. A ja myślę, że to była Milena i Urszula, dziewczyny z liceum. Tak czy nie? Nie, nie. Tomek, nie musisz mnie okłamywać. Namawiały cię do alkoholu? Tak? Tak. Co było potem? Zrobiły mi obciachowe zdjęcia i powiedziały, że... Pokażę całej szkole, jak ja nie będę im płacił, a ja nie miałem pieniędzy, więc... Więc kazały ci ukraść, tak? Czemu mi nie powiedziałeś? Głupio mi było. Głupio to ci może być teraz. Słuchaj, takie sytuacje się zdarzają. A wtedy trzeba umieć zwrócić się o pomoc, rozumiesz? Mhm. Między innymi po to tu jesteśmy. Chodź. Będzie okej.
Licealistki Milena i Urszula są w gabinecie dyrektora. Nauczyciele od dawna przypuszczali, że dziewczyny szantażują innych uczniów, ale dotąd nie mieli na to dowodów. Nawaliłeś w kilku sprawach, wiesz o tym. Ale miałeś odwagę się przyznać. A wy? Ale to nie my, bo my tylko... Nie chcę słuchać tych kłamstw! To, co zrobiłyście, jest podłe. Dostajecie nagane. Nie wiem, jakie macie ambicje, ale przy egzaminach na studia to wam na pewno nie pomoże. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli zdjęcie waszego kolegi gdziekolwiek wypłynie... Bo nie będziemy szukać kopii zapasowych. Dokładnie. Więc jeżeli gdziekolwiek wypłynie, zgłaszam tę sprawę na policję. I wtedy zobaczycie, co to są poważne kłopoty. Zrozumiano? Tak. Nie jestem z siebie dumny. Dałem wrobić się jak głupi, ale nigdy nie byłem i nigdy nie będę złodziejem. Nigdy. Wiedziałem, że po tych dziewczynach nie można się spodziewać niczego dobrego, ale cieszę się, że mój uczeń umiał im się postawić. Gimnazjalista Tomek Szczygieł nie boi się już, że upokarzające go zdjęcia ktokolwiek zobaczy. Jest zadowolony, bo odważył się przyznać do winy. Licealistki Milena i Urszula dostały ostrzeżenie i przestraszyły się. Przestały znęcać się nad Tomkiem. Cześć. Cześć, dzięki, że przyszedłeś. Gimnazjaliści, którzy bawili się z chorym na wściekliznę kotem, przyjęli już pierwsze dawki szczepień i czują się dobrze. No, no też spoko, pokuli mnie trochę. Ojku, z nim też się tu mówiłaś? No tak, chciałam wam coś powiedzieć. Cześć. Bałem się, że cię zostawiam w szpitalu. Nawet nie chcieli. Pojutrze mam kolejną szczepionkę, ale pewnie wy tak samo. No tak. Zadowolony? Ej, Sewek, czekaj. Chodź do kina. Boże, dowoli ze mną. Chłopaki, ja naprawdę bardzo, bardzo was lubię i lubię spędzać z wami czas, ale pójdę z Wojtkiem. Wow, super, na wściekliznę cię poderwał, brawo, świetnie się bawcie, cześć. Tak na serio? Na serio, uratowałeś mi życie, nam wszystkim w sumie. Fajnie. Kino? Jasne, super. Jestem najszczęśliwszym kolesiem na świecie. Nareszcie dobrze się kończy z tą cholerną wścieklizną, zaszczepimy się i będziemy zdrowi. Ale to jest pikuś w porównaniu z tym, że Marlena nareszcie mnie wybrała. To byłam sobie kiedyś w kinie, na Alicji w Krainie Czarów. Nie było. I... Marlena i Wojtek są parą. Seweryn, który dostał kosza, poznał ostatnio fajną dziewczynę. Wszyscy zapomnieli już o wściekliźnie, ale na wszelki wypadek trzymają się z daleka od obcych zwierząt. Kamila. A, miło mi, Rafał. Nie wiedziałem, że masz taką fajną matkę. Matka podrywa chłopaka, w którym zakochana jest jej córka. Ja się nie chowam. Nienawidzę, jak ona może podrywać chłopaka, który mi się podoba. Mamo! Córka jest wściekła na matkę, bo ta podczas szkolnej imprezy pali marihuanę i całuje się z jej kolegą. Rafał! Osiemnastoletni Arek bierze sterydy i jest agresywny. Chłopak próbuje odzyskać byłą dziewczynę, którą kiedyś pobił. Jednak nastolatka jest zakochana w studencie. Ty, ta nic dla mnie nie znaczy, rozumiesz? Arek, ja mam chłopaka! Co masz? Niech się tylko dowiem, skąd jest. Nie ręczę za siebie. Arek, prosto w nos! Przed szkołą Arek napada na studenta. Dochodzi do bójki.